Mamy 7 kwietnia, słoneczna niedziela na daście 2. Spokojny wieczór, chillujecie sobie przed nowym tygodniem, aż tu nagle na platformie X pojawia się informacja o tym, że możecie sobie włączyć cheaty z poziomu konsoli w każdym meczu. Jak się okazuje od okolic października 2023 roku była dostępna komenda, która pozwalała włączyć cheaty każdemu i w każdym meczu. Rozumiecie poziom tej abstrakcji? Każdy mógł wejść sobie do meczu, wpisać komendę i mieć legalnego ulhaka, za którego nie mógł dostać bana. Nie mogły one zostać wykryte, ponieważ antycheat ich nie wychwytywał, bo były to zwykłe komendy wpisywane do konsoli. Teraz na ekranie macie zwycięzcę AWP z poprzedniego odcinka. A jeżeli chcecie więcej tego typu filmików, to zostawcie lajka like pod tym filmikiem, a my już przechodzimy dalej. A może dlatego ich nie wykrywał, że po prostu anti-cheat nie istnieje w tej grze. Komenda, dzięki której mogliśmy mieć cheaty, wygląda następująco. echo1 blink SV Cheats 1 Jeżeli mieliście już wpisaną tą komendę, to wystarczy oznać kilka innych komend, które pozwalały wam widzieć przeciwników przez ściany, czy na przykład zbindować sobie usuwanie ścian pod przycisk. W internecie pojawiło się kilkadziesiąt filmików z tego jak ludzie wykorzystują ten błąd na MM'ach, na Faceit'ach oraz na premierach. Jak się nawet okazało profesjonalni zawodnicy korzystali z tego błędu co wyszło na światło dzienne i pożegnali się oni ze swoją organizacją. Wielu graczy pomagało sobie na Faceicie tym błędem żeby zdobyć większy level. A jak wiadomo wykorzystywanie błędów na tej platformie jest zakazane i banowane. Po jakimś czasie Faceit przeanalizował całą sprawę i pojawiła się ogromna fala banów dla każdego z graczy, który używał tego błędu. Nie jestem w stanie zrozumieć tego, że niektórzy gracze używali tego błędu aż od października i nikt im nic nie zrobił. Jakby nie patrzeć na tą całą sytuację, używali oni tylko komend, które są dostępne w cs Najlepszym przykładem tego, że w CSie jest dużo cheaterów jest właśnie streamer Dima Wallhack. Streamuje Streamując po prostu zwykłe mecze, ale robi statystyki, ile miał cheaterów w ilu meczach. Bardzo fajnie całą sytuację podsumował hyper na swoim Twitterze, że podczas gier na Faceitie miał wrażenie tak, jakby dużo osób było odpalonych. No ale co tutaj się dziwić? Wpisujesz komendę i masz legalnego Wolhaka. A w komentarzu pod tym filmikiem możecie dać znać, czy w niedzielę zauważyliście jakiś wzrost cheaterów na Waszych meczach. Na koniec. Tego filmiku jeszcze tylko kilka słów od paszy Walw, Country Strike, Mr. Gaben, please tak of our gdzie Counter Strike, it's not too late.